Anna Paluszak, Jacek Rydlewski. Ścieżki miłości. O tym, jak zbudować trwałą i szczęśliwą relację. Wydawnictwo Sensus. Czytają. Kaja Walden i Michał Breitenwald. Wprowadzenie. Sama na ogół nie czytam wstępów ani wprowadzeń do książek. Zmierzam jak najszybciej do znalezienia tego, co mnie w danym momencie najbardziej interesuje. Ale teraz, kiedy znalazłam się w roli współautora książki, wprowadzenie czytelników w zamysł naszej propozycji wydaje mi się konieczne. Przez całe lata, szkoląc się w różnych podejściach terapeutycznych, uwielbiałam sięgać do książek moich nauczycieli, zawierających ich przemyślenia. Historię ich klientów i przekonania na temat skutecznej terapii. Jedynym nauczycielem, którego książki nie przeczytałam, był Jacek Rydlewski. Ubolewałam nad tym, że żadnej nie napisał, bo jego wykłady, historie terapeutyczne, sposób patrzenia na pracę z ludźmi były bardzo ciekawe i inspirujące. Wiele razy namawiałam go, żeby napisał książkę. Tak jak zrobili to Jalom, Farelli czy Fredriksson. Żałowałam, że jego sposób patrzenia na klienta przepadnie. Mijały lata, a Jacek zaczął się przymierzać do emerytury. Wtedy wpadłam na pomysł, aby poprowadzić z nim serię audycji w radiu. Tym wspaniałym radiem, które nas ciepło przyjęło, było akademickie Radio Luz, funkcjonujące przy Politechnice Wrocławskiej. Jego redaktorką naczelną była w tym czasie Ania Geren, a realizatorem naszych audycji był Patryk Siewiera. Przez dwa półrocza przygotowaliśmy trzydzieści półgodzinnych audycji, z których byliśmy zadowoleni. Impulsem do wykorzystania tego radiowego materiału i opracowania go w taki sposób, by powstała z niego książka, okazali się nasi słuchacze, ich zainteresowanie i entuzjazm. Nie jest to książka naukowa. Nie omawiamy w niej teorii, wyników badań, ani nie odwołujemy się w sensie formalnym do literatury. Nie obejmuje ona również całości problematyki bliskich związków. Podobnie jak w audycjach, zdecydowaliśmy się wybrać te tematy, rozmów, rozdziałów, które choć w różnych formach pojawiają się najczęściej jako problemy do rozwiązania w gabinetach terapeutycznych. Naszym celem było podzielenie się z czytelnikami wiedzą na temat bliskich związków z perspektywy doświadczenia terapeutycznego. Zależało nam na tym, aby każdy, czytając tę książkę, miał szansę spojrzenia na swój związek oczami terapeuty pracującego z parami doświadczającymi problemów w swoich intymnych relacjach. Chcieliśmy także, aby znalazły się w niej wskazówki których wykorzystanie może okazać się przydatne w budowaniu i utrzymaniu czy naprawianiu związku. Osobiście patrzę na tę książkę jak na podręczną mapę, z której może skorzystać każdy, kto jest w jakimkolwiek stopniu zainteresowany jakością i trwałością swojego związku. Serdecznie zapraszam do lektury. Anna Paluszak. Rozczarowanie w związkach Właściwie nie znam człowieka, który przynajmniej w jakimś momencie swojego życia nie chciał kochać i być kochanym. Wiadomo, że zbudowanie bliskiego związku nie jest łatwe. Potrzeba wiele odwagi, by zaryzykować i wiele wysiłku włożonego w to, by się podobać, wzbudzić zainteresowanie i by uzyskać pewność, że nasza miłość jest odwzajemniona. Nic dziwnego, że gdy uzyskujemy już to przekonanie, Jesteśmy na ogół bardzo bardzo szczęśliwi. Dlaczego więc się rozstajemy? Rozstajemy się w wyniku rozczarowania. Na ogół wzajemnego. W każdym związku prędzej czy później musi nastąpić rozczarowanie. Ten proces może być bardziej lub mniej dotkliwy. Jeśli rozczarowanie jest duże, zmniejsza szanse na przetrwanie związku. Jeśli jest słabe, szanse na trwanie związku rosną. Samo rozczarowanie jest naturalnym procesem. Skąd ono się bierze? Okres zakochania sprzyja idealizacji partnerów. Na początku, w okresie zauroczenia, ludzie tak naprawdę mało się znają. Mają mało okazji do przeżycia realnych sytuacji, których Doświadczają partnerzy w stałych, długoterminowych związkach. Wady partnera wydają się błahe i nic nieznaczące. Zaletom przypisuje się nieproporcjonalnie większą wagę. Deklaracje uczuć bywają cudowne. Zakochani nie zdają sobie sprawy, że w tym czasie te wspaniałe przeżycia i doświadczenia napędzane są bardziej wyobraźnią niż rzeczywistością. Chłopak i dziewczyna, mężczyzna i kobieta przechodzą przez piękny, burzliwy okres. Okres przepełniony nadzieją, a nawet pewnością, że wszystko, czego potrzebuję do szczęścia, dostaję i dostanę od mojej drugiej połowy. Jest to proces wzajemnej idealizacji. Jeśli rozpatrywać to na poziomie interakcji, Główna treść przekazu, jaki wysyłają do siebie zakochani, brzmi: Dokładnie tak, jaki jesteś. Jesteś w sam raz. Nic więcej nie musisz robić, nie musisz się starać, nie musisz się zmieniać. Jesteś wspaniały przez sam fakt, że jesteś. Taka, jaka jesteś, jesteś w sam raz. Kocham Cię i akceptuję właśnie dlatego, że jesteś dokładnie taka, jaka jesteś. Jesteś lekiem na całe zło. Są to przekazy miłości idealnej i bezwarunkowej. Bardzo potężny przekaz. Jak bardzo potężny można poznać właśnie poprzez to, jak wpływa na zakochanych i na ich emocje. Są to słowa idealnej mamy do idealnego dziecka. Tak może mówić święty do świętego, czasami człowiek do Boga, Bóg do człowieka. To jakby przenieść się do innej rzeczywistości, idealnego świata. Intuicyjnie wyczuwamy, że szukaliśmy tego przez całe życie, i to właśnie teraz mamy. Jednak taka idealna miłość w realnym życiu. Nie jest spotykana, zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasowej. Dlaczego? Nie jesteśmy idealni, nawet wtedy, gdy ktoś bliski nas takimi widzi. Nie jesteśmy ani tak cierpliwi, ani uważni. Nie zawsze mamy czas. Mamy zajętą głowę i swoje wady. Kiedy przeżywamy trudniejsze chwile, do głosu dochodzą potrzeby bardziej egocentryczne. Życie toczy się dalej, pojawiają się trudności, i idealny obraz coraz bardziej się burzy i weryfikuje. W wyniku różnych zdarzeń, w związku, czasem to trwa dłużej, czasem krócej, zaczyna następować urealnienie tworzących go osób. Już nie jestem widziany tak pozytywnie. Widoczne są różne moje wady i przywary. Mój partner nie koi mnie tak jak wcześniej. Im większa wcześniejsza idealizacja, tym większe rozczarowanie. Gdy partner okazuje się dużo gorszy niż wydawał się nam na początku, może to być bardzo dotkliwe doświadczenie. Czy dzieje się tak dlatego, że my na początku się bardziej staramy? Czy dlatego, że tak tęsknimy za obecnością tego kochającego nas ideału? Z jednej strony jest tak, że na początku związku bardziej się staramy. Nie wypada być zwyczajnym, jeśli stoi przede mną ideał. Z drugiej strony tęsknota i wewnętrzny głód każą nam spodziewać się tego ideału i widzieć go przed sobą. Można by powiedzieć, Idealizujemy partnera czy partnerkę mocą naszej tęsknoty i głodu. Ten idealny świat jest jedynie fantazją opartą na nieświadomych potrzebach i tęsknotach. Z czego wynika taka wielka idealizacja? To tak naprawdę dziecięcy sposób myślenia i przeżywania. Aby odpowiedzieć na to pytanie, Trzeba by sięgnąć do korzeni, do historii rodziny, gdy byliśmy małymi dziećmi. Nasze potrzeby były zaspokajane przez rodziców i byliśmy od nich zupełnie zależni. Do pełnego szczęścia i komfortu w tym okresie potrzebny jest idealny rodzic rodzic kochający nas bezwarunkowo. To wszystko, jednak idealnych rodziców nie ma. Każdy z nas został jakoś sfrustrowany. Nikt nie miał idealnie zaspokajanych wszystkich potrzeb. Niestety, życie nie jest sprawiedliwe i niektórzy przeszli ten etap znacznie bardziej sfrustrowani niż inni. Te osoby, które doświadczyły w swoim dziecięcym życiu dużo frustracji, w dorosłym życiu cały czas tęsknią, mniej lub bardziej świadomie. Projektują i szukając w otoczeniu takiego zastępczego rodzica, który wszystko naprawi, bardzo idealizują. Całe życie marzą o tym, że spotkają tę jedną osobę, która pozwoli odzyskać szczęście i da to, czego całe życie brakowało. Taka tęsknota rodzi olbrzymie i bardzo silne oczekiwania. Zakochany wyobraża sobie, że otwiera się przed nim niebo, zostaną zaspokojone wszystkie jego potrzeby i najskrytsze tęsknoty. Spotkanie z dorosłą osobą, z którą tworzymy związek, jest bardzo podatną przestrzenią na tego typu projekcje. Taką konstrukcję może urealnić i rozebrać tylko życie. Po jakimś czasie okazuje się, że te najgłębsze tęsknoty są niezaspokajane i wywołują frustrację. Czy jest możliwe przejście przez ten etap początkowy bez rozczarowania? Twierdzę, że nie. W każdej relacji ludzie muszą się prędzej czy później rozczarować. To jest naturalny proces rozwoju każdego związku. A więc uważasz, że jest to zjawisko pozytywne? Może być pozytywne, jeśli nie jest za silne. Im większa frustracja w rodzinie pierwotnej, tym większa skłonność do idealizacji przyszłego partnera i tym bardziej prawdopodobne duże rozczarowanie i spowodowany nim rozpad związku. Rozczarowania nie sposób uniknąć. Jak przez to przejść? Sama wiedza i świadomość, że tak jest, może już pomóc. Czyli jeśli jesteś aktualnie rozczarowany czy rozczarowana, to wcale nie musi być złe i nie świadczy źle o związku. Świadczy tylko o tym, że jesteście w drodze. Wasz związek ewoluuje i dojrzewa. Warto o tym mówić, bo są osoby, które wobec rozczarowania dochodzą do wniosku, że się pomyliły. Miłość się skończyła i trzeba się rozstać. Potem proces się powtarza, i następny związek kończy się w podobnym momencie. Tak naprawdę nie miłość się skończyła. Skończyła się idealizacja. Prawdziwa miłość w tym momencie może na serio się rozpocząć. Trzeba wziąć pod uwagę, że rozczarowanie jest naturalnym procesem. Cierpliwi partnerzy po jakimś czasie dochodzą do wniosku, że w zasadzie nie mogą oczekiwać od partnera więcej niż dostają. Wyobrażenia o tym, co im się należy od partnera, były nierealne. Wymaganie od niego tego jest nierealne i może być odczuwane jako dręczenie. Gdyby rozpisać to na komunikaty, to można powiedzieć: że na początku młodzi zakochani poprzez swoje gesty i zachowania mówili do siebie: Taki, jaki jesteś, jesteś najwspanialszy, taka, jaka jesteś, jesteś doskonała, w sam raz dla mnie. Przy tobie czuję, co to szczęście. Takie komunikaty uskrzydlają, chodzi się we euforii, metr ponad ziemią. Podczas Rozczarowania czyny partnerów zdają się mówić: Musisz być inny, poprawić się, postarać, bym mogła z tobą być. Taka, jaka jesteś, jesteś niewystarczająca, nie nadajesz się dla mnie. Tak nie może być. Jestem rozczarowana i smutna, jestem zły. Jest to odwrotność pierwszego komunikatu wyraz miłości bardzo warunkowej. Niekiedy można zaobserwować, jak zamienia się to we wzajemne dręczenie. Gdybyś był trochę inny, to ja bym była szczęśliwa. Przez ciebie jestem nieszczęśliwy. Długo może trwać takie dręczenie się? Od dwóch do czterdziestu lat, albo jeszcze dłużej. W ramach nauki możemy obserwować związki wokół nas, znajomych, rodziców. Można sprawdzić, na jakiej generalnej filozofii są oparte. Bardzo łatwo zauważyć pozornie ukryte komunikaty. Przez ciebie jestem nieszczęśliwy. Zniszczyłeś mi życie. Muszę się z Tobą męczyć. Zmarnowałaś mi życie. Gdyby nie pojawiły się dzieci, to dawno mnie by tu już nie było. Muszę to wszystko ciągnąć. Może to bardzo długo trwać. Jak z tego punktu, w którym myślimy, że się pomyliliśmy, biorąc takiego beznadziejnego człowieka za partnera, możemy przejść do punktu, w którym będziemy myśleć, że jest on dla nas właściwy? Jeśli naprawdę nie mogę i nie chcę zaakceptować, zrozumieć mojej drugiej połowy, znając jej wady, przywary i zalety, to można, a nawet trzeba pomyśleć o zakończeniu związku. Liczenie na to, że się zmieni, jest nierealne. Warto o tym pomyśleć na początku, zanim zostaniemy obarczeni różnego rodzaju zobowiązaniami historią, dziećmi, pieniędzmi, firmami itd. W takich rozważaniach może pomóc refleksja, że za niepowodzenie w związku odpowiadają w podobnym stopniu dwie osoby zwrócenie uwagi na swoją część. Jeśli on jest taki beznadziejny, to kim ja jestem? Na ile moje oczekiwania co do partnera są realne, a na ile związane są z frustracją wyniesioną z rodziny pierwotnej? Zawziętość niektórych osób nie pozwala na taką ożywczą i prostą refleksję. Czasami może się to udać dopiero przy pomocy terapeuty. Jednak w bardzo wielu przypadkach to rozczarowanie jest w gruncie rzeczy pozytywnym, naturalnym procesem, przez który musimy po prostu przejść. Po zaakceptowaniu partnera czy partnerki bez idealizacji, gdy znamy jego czy jej zalety i wady, często rozpoczyna się nowy, dobry okres. Partnerzy znowu zaczynają wysyłać przekazy podobne do idealnych, tyle że dojrzalsze i mądrzejsze o doświadczenie. Brzmią one tak: Znając Twoje zalety i wady, zgadzam się na Ciebie takiego, jakim jesteś. Taki, jaki jesteś, ze swoimi wadami i zaletami, jesteś dla mnie właściwy, najlepszy. Decyduję się być z Tobą. Znam również swoje wady i zalety i dziękuję ci, że ze mną tyle wytrzymujesz. To bardzo zmienia sytuację pomiędzy osobami. Z wzajemnego dręczenia się przechodzą do wysyłania sobie idealnych komunikatów. Każdy z nas widział kiedyś starsze pary, sędziwych ludzi, trzymających się za ręce, spacerujących nad brzegiem morza. Można zadać sobie pytanie. Po co tracić tyle czasu, żeby dopiero pod koniec życia zgodzić się na tego partnera czy partnerkę? Jeśli jesteś więc rozczarowany czy rozczarowana, to pomyśl, że to dobry znak. Oboje macie ograniczenia i zaczynacie je u siebie dostrzegać. Rozczarowanie to sygnał, że teraz może zacząć się dojrzalsza miłość. Na początek spróbuj powiedzieć, nawet trochę na wyrost. Znając Cię z dobrej i złej strony, ze wszystkimi zaletami i wadami, decyduje się z Tobą być. Jesteś najlepszy, jakiego mogłam spotkać. Trudne Spotkania Jak powszechnie wiadomo, jedne związki są łatwiejsze, inne trudniejsze. W parze poprzez spotkanie się tych konkretnych osób. Pojawia się pewien potencjał, który może ułatwiać lub utrudniać wzajemne bycie razem. Taki ukryty potencjał utrudniający bycie razem nazwać by można trudnym spotkaniem. To w jaki sposób tworzymy związek i jak w nim żyjemy, ma wiele wspólnego z tym, co działo się w rodzinie pochodzenia każdej z osób. Panuje dość powszechna iluzja. Że jedno z drugim nie ma wiele wspólnego. To pomaga żyć w złudzeniu, że wiele rzeczy, jakie dzieją się w związku, potrafimy kontrolować i że przy odrobinie dobrej woli da się przezwyciężyć wszystko. Sytuacja zmienia się, kiedy pojawiają się pierwsze trudności, kiedy pomimo starań budzą się silne negatywne emocje. Wobec których zaczynamy być najzwyczajniej bezradni. Budzą się demony słowem kryzys. Każda para w większym lub mniejszym stopniu przechodzi swoisty kryzys. Ważne jest, aby umieć z tego jakoś wyjść. Umiejętność radzenia sobie z kryzysem wydaje się tutaj nie do przecenienia. Żeby lepiej rozumieć to, co dzieje się w naszym związku i lepiej rozumieć siebie, Dobrze jest jednak zajrzeć do swojego systemu pierwotnego, czyli do swojej rodziny pochodzenia. W pewnym sensie należałoby powiedzieć: Jestem swoim systemem rodzinnym. Jestem swoją rodziną pochodzenia. Bardziej niż mam swój system rodzinny. Mam swoją rodzinę pochodzenia. To pierwsze zdanie akcentuje, że system rodzina. Żyje dalej wraz ze mną i może mieć na mnie wpływ, chociaż nie muszę sobie z tego zdawać sprawy. A mówione w czasie teraźniejszym akcentuje, że wpływ trwa nadal, niezależnie od tego, czy jesteśmy dziećmi, czy już jako dorośli mamy swoją nową rodzinę. Taka perspektywa wydaje się najlepiej oddawać dynamikę rodzinną. Jak to możliwe, że rodzina ma taki wpływ na związek? W rodzinie pochodzenia ukształtował się nasz sposób myślenia, przeżywania, bycia w relacji. Poznawaliśmy przez doświadczenie własne i innych członków rodziny, na czym polega bycie razem. Czy to bycie jest bezpieczne? Czy trzeba się chronić? Czy można ufać bliskiej osobie i na ile? Czy są to puste słowa? Co jest prawdziwe, co jest fałszywe, co jest wiarygodne, co jest zdradą, a co szacunkiem? Czy życie jest ok, czy nie? Jak wygląda miłość? Jaki sens ma wierność, lojalność, uczciwość, itd. Tak i tym podobne? Z grubsza można powiedzieć: definiuje się obraz świata, a w nim nasze miejsce. Na poziomie świadomym to wszystko, co wiemy i z czego zdajemy sobie sprawę. I na poziomie nieświadomym to wszystko, z czego nie zdajemy sobie sprawy, a pomimo to ma wielki wpływ na nasze życie. To olbrzymia wiedza i doświadczenie, które wnosimy do życia dorosłego, czy nam się to podoba, czy nie. Część z tego może zostać poddana refleksji i weryfikacji, ale spora część nie. Z jednej strony umożliwia poruszanie się jakoś po świecie, z drugiej to rodzaj kalki, którą nieświadomie nakładamy na rzeczywistość nie widząc tej rzeczywistości zupełnie. W tradycji psychologicznej, w terapii systemowej. Istnieje sposób patrzenia na rodzinę jak na system. Rodzina to system, a system przypomina odrębny organizm, który rządzi się swoimi nadrzędnymi prawami. Członkowie tego systemu, poszczególne osoby, są jego elementami. Z jednej strony go współtworzą, z drugiej podlegają nadrzędnym prawom tego systemu. Ta druga część na ogół nie jest świadoma. Jakakolwiek zmiana jednego elementu musi wywoływać zmiany w całym systemie. Nie można się zmienić indywidualnie, niezależnie, nie powodując jednocześnie zmiany w całym systemie rodzinnym. Dążąc do zmiany indywidualnej, niechcący wymuszamy zmianę w innym miejscu. Wpływamy tym samym na innych członków rodziny. Na sposób ich funkcjonowania i oddziaływania na siebie. Konsekwencje, jakie może nieść pojedyncza zmiana, są bardzo często nieprzewidywalne, zarówno z punktu widzenia jednostki, jak i całego systemu. Czyli z jednej strony, jeśli chcemy zmiany indywidualnej, wywieramy presję na cały system, a z drugiej strony, system wywiera presję na nas. Żeby podporządkować się jego prawom i interesowi. Można powiedzieć, że poprzez funkcję, jaką w nim pełnimy, system rodzinny wyznacza nasze zachowanie, sposób myślenia, przeżywania, możliwości podejmowania decyzji czy wybory życiowe, jakich dokonujemy, i trwa to w dużej mierze do końca życia. Twój partner albo ty. Możecie napotkać poważne trudności wynikające z tego, że żadne z Was nie będzie odpowiednio zdeterminowane, aby inwestować energię w Wasz związek, ponieważ groziłoby to poważnymi perturbacjami w rodzinach pierwotnych. W ten sposób system może wywierać potężny wpływ na aktualny związek. Jeśli pełniąc ważną funkcję w rodzinie pierwotnej, chcemy od niej odejść. Nikt z członków rodziny nie musi i zapewne nie będzie sobie zdawać sprawy, że będzie utrudniał to odejście. Natomiast system jako całość może wywierać na ciebie ogromną presję. Nikt również nie musi tego bezpośrednio wyrażać czy bezpośrednio czegoś robić w tej sprawie. W rodzinie natomiast pojawiają się pewne objawy. Na przykład zaostrza się kryzys między rodzicami i nagle nie wyobrażają sobie, żeby dalej mogli być razem. Ktoś może wpaść w depresję, ktoś zaczyna chorować, ktoś zaczyna więcej pić, rodzina drży w posadach. Wszystko uspokaja się, kiedy osoba z ważną funkcją wraca na swoje miejsce. Jak dziecko może pełnić jakieś funkcje? Przykładowy rozwój sytuacji mógłby być taki. W małżeństwie bez dzieci pojawił się silny kryzys. Oboje coraz częściej myślą o rozstaniu, do którego jednak nie dochodzi, przynajmniej na razie. W międzyczasie jednak pojawia się dziecko. Im dziecko mniej absorbuje rodziców, tym bardziej ujawnia się kryzys. Sytuacja względnie się uspokaja, gdy dziecko bardziej absorbuje uwagę rodziców. Rodzina jako całość funkcjonuje dalej. Swoista równowaga, status quo. Ten system będzie wyznaczał rolę, sposób zachowania, myślenia wszystkim jego członkom. W tym wypadku poprzez nierozwiązany kryzys między rodzicami. Rozwiązanie kryzysu zmieniłoby organizację tego systemu, lub spowodowałoby jego rozpad. Można powiedzieć, że w tym przypadku, poprzez swoje zachowanie, dziecko pełni ważną funkcję, scalającą system. Poważna część zachowania dziecka będzie podporządkowana funkcji, jaką pełni ono w tym systemie. Możemy określić roboczo, że jego funkcja realizuje się poprzez absorbowanie uwagi reszty systemu wobec groźby jego rozpadu. To jest tylko jeden z przykładów. Ciekawe jest też to, że elementy systemu wzajemnie się dopasowują. Wyznaczamy nawzajem swoje zachowania, zupełnie o tym nie wiedząc. Dla lepszego zrozumienia tego zagadnienia przyjrzyjmy się małemu systemowi, który składa się z nadmiernie troskliwej mamy i niejedzącego dziecka. Mama martwi się faktem, że jej dziecko nie jada tyle, ile powinno. Boi się, że to się może źle skończyć i uważa, że koniecznie powinna temu zapobiec. Być może w historii jej rodziny pochodzenia były zdarzenia w rodzaju głodu, jakieś tragedie związane z dziećmi i tym podobne. Może więc na te tematy być szczególnie wyczulona. Jej troska będzie duża i prawdopodobnie kobieta będzie szukała sposobów, by nakłonić dziecko do jedzenia. Jednak czyniąc to, może jednocześnie pozbawiać dziecko zdolności do reagowania na naturalny głód, kierowania się własnymi preferencjami smakowymi. W efekcie dziecko traci zainteresowanie jedzeniem. Nie ma kiedy zgłodnieć. Mama cały czas wkłada mu coś do buzi. Im bardziej dziecko traci zainteresowanie jedzeniem, tym bardziej mama będzie aktywna w tej sprawie. Im mama będzie bardziej aktywna, tym mniej dziecko będzie chciało jeść. Jeśli zapytalibyśmy mamę, dlaczego sprawuje taką nadmierną kontrolę nad dzieckiem, to odpowiedziałaby nam, że dziecko umrze z głodu, bo nikt go nie nakarmi, a samo nie chce jeść. Jeśli spytalibyśmy dziecko, dlaczego nie je, gdyby umiało mówić, powiedziałoby nam, że. Cały czas jest najedzone i nie czuje głodu. Mama i dziecko tak na siebie wzajemnie działają. Psycholodzy mówią, że wzajemnie się warunkują. Jedna część nie może istnieć bez drugiej. Mały podsystem. Sytuacja zamiast się poprawiać dąży do eskalacji, chociaż wszyscy chcą dobrze. W systemie rodzinnym nasze zachowanie w dużej mierze jest warunkowane, wyznaczane przez całość, do której należymy. Podobnie jak zachowanie dziecka uwarunkowane było przez zachowanie mamy i odwrotnie. Innym przykładem może być nieodpowiedzialny mąż, lekko duch i nadodpowiedzialna żona. Nadodpowiedzialna żona będzie próbowała wziąć odpowiedzialność za różne ważne sprawy w związku. Im bardziej będzie tym żyła, poprzez np. Na nadmierną troskę, zapobiegliwość, pilnowanie obowiązków, tym bardziej spowoduje, że mąż będzie nieodpowiedzialnym, lekkoduchem. Jak miałoby się to przejawiać? Na przykład żona dba, żeby był porządek w domu, czy żeby mieć Oszczędności, żeby wszystko przewidzieć i zabezpieczyć się odpowiednio na wypadek nieszczęścia, a mąż jest raczej skłonny do nieprzejmowania się tym wszystkim, do beztroskiego życia chwilą, do wydawania. Oboje mogą na drugie narzekać, ale mogą nie wiedzieć, że wzajemnie napędzają te sytuacje. Im bardziej beztroski mąż, tym bardziej odpowiedzialna żona. Im bardziej odpowiedzialna żona, tym bardziej beztroski mąż. Oboje myślą, że to dzieje się w wyniku nieprzystosowania tej drugiej strony. Oboje opisują swoje zachowanie jako spowodowane postawą tego drugiego. Jestem taka tylko dlatego, że ktoś musi być odpowiedzialny w naszym domu, a na męża nie mogę liczyć. Jestem wyluzowany i spokojny. Bo nie da się żyć cały czas w kieracie, nie czerpiąc żadnych przyjemności z tego, co mamy. Nie będziemy żyli wiecznie, a żona tego kompletnie nie rozumie. Im bardziej każdy z nich myśli, że ma rację, tym bardziej nieporozumienie eskaluje. Dlaczego system opiera się zmianom? W każdym systemie istnieją dwie tendencje. Jedna do zachowania status quo systemu jego tożsamości, spójności. Bez tej tendencji system mógłby się rozpaść, przestałby istnieć, czyli rodzina rozpadłaby się, pozostawiając jej członków na samotną egzystencję. Drugą tendencją systemu jest zmiana i ewolucja, którą wyznaczają zdarzenia wewnętrzne i zewnętrzne, takie jak pojawiające się dzieci, starzenie się rodziców, dorastanie dzieci, odchodzenie, śmierć straty czy choroby pojedyncza zmiana dotyczy wszystkich członków systemu idealnie jest wtedy gdy pojedyncza zmiana powoduje korzystne zmiany dla wszystkich elementów ale taka sytuacja jest niezwykle rzadka ewolucja systemu dokonuje się znacznie wolniej niż chciałaby tego jedna osoba można powiedzieć że system jako całość jest ważniejszy niż jednostka, która musi poświęcić część swojej autonomii na rzecz i w interesie całego systemu rodzinnego. Pojedyncza zmiana jest możliwa, o ile wpłynie na ewolucję całości. Całkowicie niezależna osoba musiałaby żyć poza systemem, a to jest bardzo trudne, moim zdaniem niemożliwe. Jednak niektóre rodziny są zorganizowane w tak sztywny sposób, że role są bardzo dokładnie wyznaczone i tam bardzo trudno jest przeprowadzić jakąkolwiek zmianę. Zatrzymuje się zdolność do ewolucji rodziny. Dlaczego niektóre systemy są takie sztywne? Sztywny system powstaje wtedy, gdy pod spodem jest jakieś zagrożenie. Na przykład, tak jak w poprzednim opisie. Zagrożenie systemu rozpadem. Silny kryzys między rodzicami rozwiązał się, wyznaczając jednocześnie dziecku ważną funkcję. Dzięki temu konflikt został przykryty i dezaktywowany. Tendencja do zachowania status quo może być bardzo silna, proporcjonalnie do zagrożenia, jakie jest obecne pod spodem. Łatwo zauważyć, że wszystko mogłoby. Inaczej wyglądać, gdyby rodzice rozwiązali kryzys zanim pojawiło się dziecko. Dynamika ogólna w systemach rodzinnych jest taka: im bardziej sztywny, mocno broniący swojego status quo system, tym większych należy oczekiwać ukrytych zagrożeń tego systemu. Tym większą wywiera presję na członków rodziny. By utrzymali stałość systemu kosztem swojej autonomii. Jak rozpoznać, czy w naszej rodzinie pełnimy jakąś funkcję? Przyjrzyjmy się sobie w rodzinie od czasów dzieciństwa. Czy jako dzieci pełniliśmy ważną funkcję w rodzinie? Czy musieliśmy pilnować ojca, żeby nie pił alkoholu? Czy mama bez naszego towarzystwa traciła lub traci chęć do życia? Może broniliśmy kogoś przed atakami agresji ze strony innych osób? Bez naszej obecności, ktoś nie wyobraża sobie życia? Pełnimy lub pełniliśmy funkcję stałego powiernika dla osoby dorosłej? Doradzamy ojcu, jak radzić sobie z mamą? Lub odwrotnie, mamie, jak radzić sobie z ojcem? Jesteśmy oczkiem w głowie dla którejś z osób dorosłych, Musimy koniecznie zaspokoić czyjeś ambicje? Nie wolno nam wybierać swojej drogi? Musimy być krańcowo podporządkowani? Dzieci powinny być wolne, a często widać już na pierwszy rzut oka, że mają swoje zadania. Na poziomie bardziej subtelnym możemy próbować ocenić skłonność naszego systemu do ewolucji poprzez porównanie do innych rodzin. Na ile moja rodzina jest w stanie absorbować, nawet wspierać konstruktywne zmiany, jakie zachodzą we mnie? Przypominam zasadę: mniejsza skłonność do ewolucji zwiększa prawdopodobieństwo pełnienia ważnych funkcji. Możemy zapytać siebie: na ile w naszym systemie są możliwe zmiany? Czy jest do wyobrażenia? Że rodzina da sobie radę bez nas obecnych fizycznie? Idealna rodzina jest wsparciem dla wszystkich jej członków, jest dobrym miejscem do życia i rozwoju. Rodzina mniej idealna wymusza na ludziach, żeby mniejszą lub większą część swojej aktywności kierowali na jej ratowanie. Rozwiązywanie problemów wewnętrznych, ukrytych i jawnych, niekiedy tak bardzo, że pochłania to niemal 100% aktywności tych osób. Czy rodzina zawsze próbuje dopasować zmieniającą się osobę do jej starej roli? Zawsze istnieje pewien opór przed zmianą w systemie rodzinnym, ale ten opór nie może być nadmierny. Ostatecznie widać go najbardziej w momencie prób odchodzenia dorosłych dzieci i zakładania przez nie własnej rodziny. To próby wchodzenia dorastających dzieci w ważne związki. Założenie nowej rodziny jest ważnym krokiem w ewolucji każdego systemu rodzinnego. Jak można rozpoznać, że teraz właśnie mamy do czynienia z tym oporem przeciwko zmianie? Wyobraźmy sobie, że chłopak poznał dziewczynę. I zaczyna się coraz bardziej angażować w związek. Ma tendencję do tego, żeby mniej czasu spędzać w domu. Jeżeli jednocześnie pełni ważną funkcję, na przykład przy mamie, chroniąc ją przed samotnością, to w ślad za tym, jak będzie się angażował w nowy związek, mama może czuć się gorzej. Nie musimy tego mówić. Ale może być tak. Że zacznie chorować, albo jej depresja się pogłębi, a tata zacznie na przykład pić więcej, bo trudno mu konfrontować się z nawrotem depresji żony. Gdy chłopak wraca do starego systemu, wszystko się stabilizuje i uspokaja. Mama czuje się lepiej, tato mniej pije. Chłopak będzie przeżywał bardzo duże poczucie winy w związku z chęcią opuszczenia rodziny. Ma tam ważną misję pełni ważną funkcję. Przy okazji to pokazuje, że pewne trudności w związku z dziewczyną, chłopakiem, mają swoje korzenie w systemie rodziny pochodzenia. Gdy związek pomiędzy chłopakiem a dziewczyną ewoluuje, zmierza w kierunku utworzenia nowego, własnego, odrębnego systemu, związki z rodziną pierwotną schodzą na drugi plan. Hierarchia ważności osób zmienia się radykalnie. Przed młodymi stoi poważne zadanie, jakim jest opuszczenie systemu rodziny pochodzenia. Warto o tym mówić, bo nie jest to oczywiste. Wydaje się, że jak wychodzisz za mąż, to po prostu wychodzisz z domu. Rodzina często reaguje na to w taki sposób. Jak to? To teraz ten nasz ukochany syn czy ukochana córeczka będzie w obcych rękach, zdany, zdana na czyjąś łaskę. Co my bez niej teraz zrobimy? W psychologii jest to opisywane jako syndrom pustego gniazda. Trzeba się nauczyć na nowo żyć, rozwiązać stare konflikty, zagospodarować sobie czas bez dziecka, które do tej pory go zajmowało. Po czym możemy poznać, czy tworząc własny związek, nie jesteśmy za bardzo związani z naszą rodziną pochodzenia? Proponuję taki test, który można najpierw przeprowadzić w wyobraźni, a potem w rzeczywistości. Przy najbliższej okazji, podczas spotkania w gronie rodzinnym, gdy będzie twój chłopak czy dziewczyna, mąż lub żona, zobacz, czy mogłabyś powiedzieć takie zdanie. Mamo, tato, lub kochana mamo, kochany tato, ten oto chłopak jest ważniejszy dla mnie od ciebie, mamo i od ciebie, tato. Niektórym to zdanie łatwo przyjdzie wypowiedzieć. Innym nie będzie chciało przejść przez gardło. Jeszcze inni nie mogą sobie nawet tego wyobrazić. Problem polega na tym, że tworząc nową rodzinę, jednocześnie musimy przestać pełnić rolę dzieci w systemie pierwotnym, łącznie z funkcją, jaką nam przypisano w sposób jawny i niejawny. Tworzy się nowa, inna rzeczywistość, nowa jurysdykcja. Mąż i żona, partner i partnerka mają być najważniejsi dla siebie. Matka, ojciec schodzą na drugi plan. To dla wielu osób, systemów, jest bardzo bolesne wyzwanie, niekiedy niemożliwe. Jeśli nie podejmiemy tego wyzwania, wszystko może zacząć się mieszać. Do naszego związku zaczną włączać się rodziny pierwotne, na ogół w niekorzystny sposób. Mogą próbować ingerować, kontrolować, bojkotować, na przykład poprzez ciągłe telefony, wizyty, sugestie. Jak się zachowywać, co wolno, a czego nie wolno robić, jak umeblować nowe mieszkanie, jak traktować tę drugą połowę kto jest zły, kto jest dobry, kto jest winny lub niewinny. Spotkałem się kiedyś z taką sytuacją, że mama próbowała kontrolować życie erotyczne syna w jego związku. Dorosły syn, jako oddany synek swojej mamusi, Został zobowiązany do spowiadania się ze swoich wyczynów. Mama życzliwie komentowała i doradzała, co jest dobre, a co złe w tej sytuacji. Oczywiście, bez wiedzy kobiety syna. Jeśli lojalność wobec rodziny pierwotnej jest tak silna, że pobyższe zadanie jest niewykonalne, trzeba by się zająć swoim systemem rodzinnym poprzez psychoterapię. Na ogół jednak to zadanie jest w mniejszym lub większym stopniu do zrobienia. Jeśli chcesz stworzyć dobry związek, musisz opuścić system pierwotny czyli uznać, że ten oto twój chłopak, twoja dziewczyna jest teraz dla ciebie ważniejszy, ważniejsza od rodziców. Nawet jeśli akurat właśnie teraz twoja mama czy tato gorzej się czują, źle funkcjonują są samotni i cię potrzebują. Nawiasem mówiąc, wynika z tego najważniejszy obowiązek rodziców: czuć się zdrowo, szczęśliwie, niezależnie od własnych dzieci, sami sobie wystarczać. Można też zaproponować test swojemu partnerowi. Czy jest w stanie powiedzieć w obecności swoich rodziców i twojej, że teraz ty jesteś ważniejsza, ważniejszy od nich? Najpierw ty, potem długo, długo nic, potem rodzice i rodzeństwo. Zdolność do opuszczenia rodziny pierwotnej jest ważną miarą dojrzałości do tworzenia związku. Nie ma moim zdaniem nic wspólnego z egoizmem, chociaż dość często tak właśnie interpretują to członkowie systemów pierwotnych, i chyba już nie muszę dodawać, że zaburzonych. Ta zdolność tworzy solidny fundament dla rozwoju nowej rodziny i paradoksalnie korzystne warunki do prawdziwie harmonijnych relacji z rodziną pierwotną.